Dzień dobry. Nazywam się Maciej Michalski, pracuję na Wydziale Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Witam Państwa podczas kolejnego wykładu z cyklu UAM Mówi, tym razem poświęconego przestrzeni miejskiej oraz Uniwersytetowi i wzajemnych relacji między tymi dwoma instytucjami. Zdaję sobie sprawę, że niektóre kwestie, które będę poruszał, będą troszeczkę trudne w odbiorze dla Państwa, którzy nie znają topografii Poznania, ale będę mówił na tyle, postaram się mówić na tyle ogólnie, żeby dla wszystkich to było klarowne. Jeśli zaś coś będzie trudne w odbiorze, to polecam włączyć jakąś aplikację z mapą albo jakiś Google Street View i wówczas można będzie śledzić to, o czym mówię. Proszę Państwa, nasze spotkanie można rozpocząć właściwie na dwa sposoby. Można by zacząć od uniwersytetu, można by zacząć od miasta. Ja postaram się zacząć od uniwersytetu, bowiem jest mi bliższy. I jeśli Państwo myślą o uniwersytecie, jeśli myślimy o uniwersytecie, to w gruncie rzeczy przychodzą nam do głowy różne skojarzenia. I jednym z tych skojarzeń na pewno są badania naukowe, profesorki, profesorowie, którzy prowadzą te badania. Na pewno też przychodzą nam do głowy różnego rodzaju kwestie związane z nauczaniem, czyli studentki, studenci. Jeśli się bliżej przyjrzymy, to pojawiają się też kwestie związane z jakimiś laboratoriami, z jakimiś miejscami, gdzie prowadzi się te badania. W wypadku nauk humanistycznych czy społecznych pojawiają się też biblioteki, archiwa. I wszystkie te elementy, które są wymieniane, mogą Państwo znaleźć w wielu opracowaniach poświęconych historii uniwersytetów, które powstają przy okazji jakichś jubileuszy czy jakichś innych rocznic. I zawsze jest tak, że w gruncie rzeczy omawia się te kwestie, a pomija się kwestie, które je wszystkie łączą, mianowicie pewną materialność uniwersytetu. Czy też można by powiedzieć infrastrukturę uniwersytecką, czyli tę przestrzeń, w której te wszystkie procesy się rozgrywają. I dlatego wykładu, który teraz dla Państwa przygotowałem, właśnie ta materialność jest podstawowa, bowiem jeśli weźmiemy pod uwagę to, że uniwersytet jest instytucją, która funkcjonuje w mieście i od samego początku, od swoich początków w średniowieczu była związana z miastem, to ta kwestia materialna jest tutaj, nie chcę powiedzieć podstawowa, ale w tych relacjach właśnie kluczowa. Uniwersytet Poznański, jeśli by przejść już do konkretów, jest instytucją, która funkcjonuje 100 lat. I jeśli bym zadał Państwu pytanie, ile budynków czy ile nieruchomości należy w Poznaniu do Uniwersytetu, albo inaczej, ile należy i należało przez te 100 lat, to wątpię, żeby ktoś z Państwa na to pytanie poprawnie odpowiedział, bowiem tych budynków, tych nieruchomości przez te 100 lat było ponad 300. I teraz, jeśli ich było aż tyle, to gdzie one są? I teraz problem jest taki, że często nie wiemy o tym, że jakieś budynki należą czy należały wcześniej do uniwersytetu. Podam przykład. Jeśli ja do Państwa mówię z Rynku Łazarskiego, to jest takie miejsce przy ulicy Głogowskiej, i gdybyście Państwo przyjechali na przykład pociągiem do Poznania i chcieli mnie odwiedzić, to musielibyście Państwo przejść ulicą Głogowską od Dworca Zachodniego w moim kierunku. I teraz po drodze gdybyśmy razem szli na spacer, tak można sobie wyobrazić, gdybyśmy razem szli, minęlibyśmy, proszę Państwa, Park Wilsona, i tam w Parku Wilsona znajduje się takie miejsce, w którym znajduje się tak zwana hala betonowa, która należała do uniwersytetu, w tej chwili już nie należy, ale kiedyś należała. Potem przeszlibyśmy przez Park Wilsona i poszlibyśmy ulicą Matejki, tam na narożniku Matejki i Wyspiańskiego znajduje się duży budynek, który kiedyś nazywał się Collegium Philosophicum, a później jeszcze Mathematicum i też należał do uniwersytetu. Potem szlibyśmy dalej ulicą Matejki i
skręcilibyśmy w Limanowskiego w lewo w kierunku Głogowskiej i na narożniku z Głogowską minęlibyśmy kamienicę, która należała do Uniwersytetu. Potem przeszlibyśmy przez ulicę Głogowską, poszlibyśmy na Dolny Łazarz i przeszlibyśmy się ulicą Kolejową, skręcilibyśmy w Karwowskiego i potem w Łukaszewicze i tam znaleźlibyśmy duży blok kamienic, które należały i częściowo w tej chwili jeszcze chyba należą do Uniwersytetu. I potem dalej poszlibyśmy w kierunku Górczyna, doszlibyśmy do ulicy, nie pamiętam jak się w tej chwili nazywa, ale do dawnego folwarku rodziny Palaczów i tam od 1919 roku znajduje się Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Poznańskiego. I proszę Państwa, takich wycieczek po dzielnicach Poznania moglibyśmy prowadzić bardzo dużo i obiektów, które kiedyś należały do miasta, do Uniwersytetu, albo też należą w tej chwili do Uniwersytetu, byśmy mijali po drodze całe mnóstwo. Problem w tym, że kiedy myślimy o Uniwersytecie i jego materialnej stronie, to w gruncie rzeczy myślimy o budynkach dydaktycznych. To cała reszta nam znika gdzieś z pola widzenia i myślimy o tych najważniejszych gmachach, w których prowadzone są zajęcia, to cała grupa dużych innych obiektów, duża grupa innych obiektów znika. I teraz chciałbym powrócić do tego naszego głównego wątku, czyli do relacji pomiędzy miastem a uniwersytetem i chciałbym, żebyśmy się cofnęli do momentu powstawania uniwersytetu w 1919 roku, do wiosny. I teraz proszę sobie wyobrazić miasto, które jest mniej więcej dwa razy mniejsze, nie powierzchniowo, ale liczbowo, tylko dwa razy mniejsze od dzisiejszego Poznania. Ma około 200 tysięcy mieszkańców, niecałe 200 tysięcy. I miasto, w którym nigdy wcześniej uniwersytet ani żadna inna szkoła wyższa nie istniała, ani w czasach staropolskich, ani w czasach pruskich. To jest taki moment, w którym w gruncie rzeczy długoletnie jakieś starania zarówno polskich, jak i niemieckich społeczników się ziściły i zaczął się budować uniwersytet przy okazji powstawania państwa polskiego. I teraz problemów, które tam stały przed tymi panami, którzy zakładali uniwersytet, było bardzo wiele, ale między innymi jednym z podstawowych problemów, które się zarysował, było to, gdzie można ten uniwersytet umieścić, gdzie on ma być zlokalizowany, gdzie te budynki, gdzie te zajęcia, czy badania naukowe, które będą prowadzone i zajęcia przy okazji prowadzone będą się mieścić. I ojcowie założyciele, że tak powiem, ojcowie założyciele uniwersytetu zwrócili się ku najważniejszym budynkom w mieście, mianowicie ku dzielnicy cesarskiej. To jest taki obszar, który powstał w pierwszej dekadzie XX wieku. Zespół obiektów na miejscu zlikwidowanych fortyfikacji miejskich, na których właśnie w pierwszej dekadzie, w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku zbudowano szereg gmachów, które razem tworzyły coś, co określa się dzisiaj mianem dzielnicy cesarskiej i był to urbanistycznie i architektonicznie niezwykle imponujący zespół gmachów połączonych różnego rodzaju relacjami i jednym z tych gmachów był gmach, w którym zlokalizowana była, czy umiejscowiona była Akademia Królewska, Königliche Akademie, taka szkoła średnio-wyższa, która właściwie działała w tym budynku tylko kilka lat, bo potem w czasie I wojny światowej już tam mieścił się szpital polowy i po prostu przestała działać. I ci panowie, którzy zakładali Uniwersytet Poznański, stwierdzili, że jest to naturalny obiekt, w którym uniwersytet mógłby znaleźć swoje miejsce. Ale problem był taki, że to jest obiekt niezwykle mały. Ta Akademia Królewska to jest dzisiejsze
kolegium minus i proszę sobie wyobrazić, że cały uniwersytet miałby się tam zmieścić. Wkrótce się okazało bardzo szybko, że nawet jeden wydział się tam nie zmieści, w związku z tym zaczęto się rozglądać za innymi obiektami i zwrócono uwagę na Zamek Cesarski, szczególnie na jego parterową część oraz na stojący przy ulicy, dzisiejszej ulicy Fredry, budynek Komisji Kolonizacyjnej, dzisiejszy Kolegium Maius, które to dwa obiekty były uznane za bardzo interesujące z punktu widzenia powierzchni, które tam się w nich znajdują. I teraz problem jest taki, że w momencie, kiedy uniwersytet przejął te obiekty, albo przynajmniej częściowo przejął, nie wszystkie w całości, to rozpoczął się proces zmiany charakteru tej dzielnicy cesarskiej, która wcześniej była dzielnicą pruską, dzielnicą, która zaznaczała władzę państwa pruskiego w Poznaniu i władzę państwa pruskiego na Wielkopolsce, czy w ogóle na kresach wschodnich Imperium Hohenzollernów. I przejęcie tych gmachów przez państwo polskie, przez polski uniwersytet było takim procesem, w którym zapoczątkowało taki proces, który w gruncie rzeczy trwał no, aż do chyba końca II wojny światowej, czyli do takiego momentu, w którym przebudowano te dzielnice także pod względem architektonicznym. Ale proszę Państwa, nawet te obiekty, o których wspomniałem, to było zbyt mało, ponieważ uniwersytet potrzebował więcej przestrzeni. W związku z tym zaczęto kupować różnego rodzaju obiekty w całym mieście i mogę tutaj wymienić na przykład zakład Fundacji Garczyńskich, czyli dzisiejszy szpital przy ulicy 28 czerwca 1956 roku. Mogę wymienić obiekt przy ulicy Marii Magdaleny, kupiony od takiego Stowarzyszenia Pań Niemieckich, gdzie mieściła się klinika pediatryczna w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Mogę wymienić folwark na Sołaczu, który potem został rozbudowany i tam mieściła się siedziba Wydziału Rolniczo-Leśnego i kilka innych obiektów, ale to są tylko obiekty dydaktyczne czy kliniczne. Do tego trzeba doliczyć ogromną liczbę potrzebnych mieszkań dla profesorów, bowiem jeśli Poznań był miastem, gdzie wcześniej nie było szkoły wyższej, no to ci profesorowie, którzy nauczali w Uniwersytecie Poznańskim, musieli skądś przyjechać. Najczęściej przyjeżdżali z innych ośrodków akademickich, w związku z tym trzeba im było zapewnić mieszkania, domy. To musiały być mieszkania i domy na odpowiednim standardzie, z odpowiednim standardem, w związku z tym potrzebne były odpowiedniej jakości obiekty, które albo kupowano, albo wynajmowano i takich kamienic czynszowych dla profesorów, a później domów profesorskich było w Poznaniu kilka. I kolejna grupa obiektów, o których warto pamiętać, to są domy dla studentów, bowiem w Poznaniu w okresie międzywojennym, zresztą jeszcze długo, długo później w okresie powojennym także dramatycznie brakowało mieszkań, w związku z tym, a szczególnie tanich mieszkań dla studentów, którzy no, musieli opłacać różnego rodzaju opłaty uniwersyteckie, w związku z tym tanie mieszkania były w cenie. W związku z tym uniwersytet tutaj wykorzystywał, czy może nie uniwersytet, bo w okresie międzywojennym różnego rodzaju organizacje samopomocowe się tym zajmowały, wykorzystywały różne darowizny, które na rzecz studentów składały banki, różne prywatne osoby, czy różne fundacje. I takich budynków w Poznaniu jest kilka, które Uniwersytet czy Bratnia Pomoc Studentów Uniwersytetu Poznańskiego pozyskała. Proszę Państwa, czyli mamy do czynienia z szeregiem obiektów, które w Poznaniu w okresie dwudziestolecia międzywojennego pozyskano, ale w momencie, kiedy uniwersytet powstawał, już było wiadomo, że tych obiektów będzie za mało. W związku z tym trzeba było pomyśleć o tym, jak uniwersytet rozbudować. I tutaj wskazywano właściwie 3-4 przestrzenie, czy tereny, na których uniwersytet mógłby się rozbudowywać.
Pierwszy to były właśnie te dzielnice środkowe, centralne przy dzielnicy Cesarskiej i przy wzdłuż wałów, czyli dzisiejszej ulicy Niepodległości w kierunku Cytadeli. Drugie tereny rozbudowy to były tereny przy ulicy Grunwaldzkiej naprzeciwko liceum Marcinkowskiego, naprzeciwko Marcinka, tam gdzie zbudowano w dwudziestoleciu międzywojennym Kolegium Chemikum i Kolegium Anatomikum. A trzecie obszary rozbudowy to były obszary, tereny wojskowe, które funkcjonowały przy ulicy Solnej i przy ulicy Północnej, i tam planowano różnego rodzaju inwestycje budowlane. I właściwie uniwersytet nie skoncentrował się na żadnym z tych obszarów, tylko jakby pobierał z każdego po troszku. Najbardziej interesujące według mnie była ta budowa właśnie przy ulicy Grunwaldzkiej, budowa Kolegium Chemikum i Kolegium Anatomikum. Ona się ciągnęła bardzo długo, ale z punktu widzenia urbanistycznego powstał zespół gmachów złożonych z takich dwóch charakterystycznych obiektów, które są czy były połączone niezwykle atrakcyjną przestrzenią parkowo-ogrodową. I ten zespół obiektów razem z tym terenem w ośrodku stanowił pewnego rodzaju wizytówkę w relacji pomiędzy czy wpływu uniwersytetu na miasto czy na urbanistykę miejską, bowiem był to niezwykle starannie zaprojektowany obszar, który cieszył oko właściwie do końca II wojny światowej. Potem został tam ze względu, będę o tym mówił za chwilę, został zdegradowany, a dzisiaj, jeśli Państwo będą tam na spacerze, to właściwie można podziwiać tylko baraki i parkingi. Nic nie pozostało z tego dawnej świetności, ale niewątpliwie w okresie dwudziestolecia międzywojennego była to taka perła w koronie Uniwersytetu Poznańskiego. Zbudowano także, proszę Państwa, niezwykle ważny obiekt z punktu widzenia rozwoju Uniwersytetu, mianowicie nowy dom akademicki, dzisiejszy dom studencki Hanka, przy ówczesnych wałach Leszczyńskiego, dzisiaj przy Alei Niepodległości. I obok zbudowano dom medyków, tam mieści się studio filmowe, dzięki któremu nadajemy ten wykład, czy dzięki inicjatywie tego studia te wykłady zostały zorganizowane. I myślę o tym obiekcie, o nowym domu akademickim, czy mówiąc dzisiejszym językiem, domu studenckim Hanka, jako o obiekcie, który dodatkowo wzmacniał ten proces polonizacji dzielnicy Cesarskiej i tych pruskiej architektury, która pozostała po zaborcach w Poznaniu. Tam jeszcze przy okazji zbudowano kilka innych obiektów, o których już w tej chwili nie będę mówił, bo widzę, że czas niepokojąco biegnie do przodu. Proszę Państwa, czyli mamy do czynienia z taką sytuacją, w której uniwersytet buduje takie wyspy, czy organizuje w mieście takie wyspy. W okresie dwudziestolecia zorganizował takie wyspy, które zaznaczały jego obecność w przestrzeni miejskiej. I działalność w tym zakresie dla miasta była niezwykle ważna, bowiem mamy tutaj do czynienia nie tylko z procesem, w którym miasto, uniwersytet podkreślał znaczenie miasta jako ośrodka społecznego, kulturalnego czy naukowego, ale przede wszystkim podkreślał znaczenie Poznania jako ośrodka wielkomiejskiego. To jest, myślę, kluczowe w tym procesie, o którym mówimy w dwudziestoleciu międzywojennym. I można sobie tylko wyobrazić, można snuć przypuszczenia, co by się stało, gdyby w roku 1919, czy krótko później, w Poznaniu nie powstała żadna wyższa uczelnia, nie powstał uniwersytet. Można tylko sobie wyobrazić, jak szybko miasto uległoby degradacji, jak szybko jego znaczenie by spadło. Myślę, że jest uzasadniona czy uprawnione porównanie z Bydgoszczą, miastem, które o mały włos nie gościłoby uniwersytetu po roku 1919.
zamiast Poznania i wówczas moglibyśmy mieć taką sytuację, w której dzisiaj byśmy stolicy województwa mieć w Bydgoszczy, a nie w Poznaniu i szereg instytucji, które mieści się tutaj, mieściłoby się tam. I ten proces utrzymywania, czy podkreślania, czy budowania miasta, wielkomiejskości Poznania przez uniwersytet, przez też inne instytucje, które znajdowały się w mieście, został rzecz jasna przerwany przez wybuch II wojny światowej. I tutaj znowu pewnego rodzaju korekta musi być wprowadzana, bowiem, proszę Państwa, z ostatnich badań, które były prowadzone przy okazji stulecia Uniwersytetu, wynika, że o ile nie ma wątpliwości, że struktura naukowa czy intelektualna Uniwersytetu była przez okupantów skutecznie i planowo niszczona poprzez aresztowania, poprzez morderstwa profesorów, to jeśli chodzi o strukturę materialną, to zarówno miasto jako całość, jak i uniwersytet w okresie wojny były terenem niezwykle silnej aktywności budowlanej i to można obserwować w kilku miejscach w Poznaniu i w kilku miejscach uniwersytetu, ale ten proces został przerwany przez walki o Poznań w początku 1945 roku, kiedy duża część miasta uległa kompletnej destrukcji i razem z miastem uległy destrukcji także budynki uniwersyteckie. Część z nich została zniszczona zupełnie, część z nich została zniszczona w części, a część z nich uległa jakimś uszkodzeniom, ale niewątpliwie mamy tutaj do czynienia z sytuacją, w której przez następne kilkanaście lat uniwersytet i miasto musiały się zmagać z procesem odbudowy i ten proces właściwie w niektórych obiektach uniwersyteckich nigdy nie został zakończony. Kolegium Chemicum na przykład nigdy nie został odbudowany do tej formy, jaką miał w okresie przedwojennym, a niektórych obiektów nigdy nie odbudowano, na przykład Kolegium Raciborskiego, takiego budynku przy ulicy Słowackiego, czy kliniki neurologicznej przy ulicy Północnej, nigdy nie odbudowano. Proszę Państwa, ten proces odbudowy struktury materialnej był też połączony w wypadku Uniwersytetu z rosnącą kontrolą i rosnącym nadzorem nowych władz państwa polskiego, które po 1945 roku przejęły władzę w Polsce i ten proces był nastawiony w wypadku uniwersytetu czy szkół wyższych w ogóle na pacyfikację obszaru, w którym jakiegoś rodzaju wolna myśl się jeszcze tliła. I jednym z przejawów tej pacyfikacji były podziały uniwersytetów, które dokonały się na przełomie lat 40. i 50. Wówczas to z uniwersytetów wydzielono najpierw wydziały lekarskie, a później wydziały rolniczo-leśne i powstały nowe po prostu wyższe uczelnie. Dzisiaj Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Przyrodniczy i Akademia Wychowania Fizycznego to są te uczelnie, które zostały wydzielone z Poznania na przełomie lat 40. i 50. I z punktu widzenia struktury materialnej to jest też bardzo ważny proces, bowiem wówczas też trzeba się było podzielić budynkami. No, gdzieś te nowe uczelnie musiały znaleźć swoje lokum. Najmniejszy kłopot był w wypadku Akademii Rolniczej, która po prostu przejęła te obszary na Sołaczu, ale Akademia Medyczna długo zmagała się z różnego rodzaju kłopotami i do tej pory są budynki uniwersyteckie, które są dzielone pomiędzy Uniwersytet Adama Mickiewicza i Uniwersytet Medyczny. Jednakże ten uniwersytet, który został, ten uniwersytet, który od 1955 roku jest nazywany Uniwersytetem Adama Mickiewicza, rozpoczął starania o dalszy rozwój swojej bazy materialnej. I tutaj z takich najbardziej znanych obiektów tego okresu można wymienić budowę dla studentów domów akademickich Zbyszko Jagienka, czy tego domu
przy Zwierzyniecki, domu studenckiego przy Zwierzynieckiej, który popularnie nazywa się Akumulatory. A w wypadku gmachówek dydaktycznych, no to przede wszystkim Kolegium Novum, piękny, modernistyczny obiekt, który do dzisiaj jest używany przez uniwersytet. Ale uniwersytet w tym czasie miał też pomysł na inny przestrzenny rozwój. Mianowicie myślano cały czas o zbudowaniu nowego kampusu, który wyprowadziłby budynki uniwersyteckie z miasta. I pierwszym takim pomysłem były projekty zbudowania kampusu przy ulicy Marcelińskiej, czy na tak zwanym Marcelinie. Wówczas to była dzielnica poza miastem i tam w latach 60. przeprowadzono szereg prac takich projektowych, które zakończyły się fiaskiem, tam z różnych powodów tego nie dokończono. I na początku lat 70. pojawił się pomysł zbudowania na północy Poznania za wszystkimi projektowanymi dzielnicami mieszkaniowymi, tak zwanej poznańskiej dzielnicy nauki. To był futurystyczny pomysł przeniesienia wszystkich wyższych uczelni w Poznaniu i wszystkich ośrodków naukowych Poznania do nowej dzielnicy. I tam miały być zgromadzone obok Uniwersytetu Adama Mickiewicza, miały być zgromadzone także uczelnie ekonomiczne, uczelnie artystyczne, uczelnie medyczne, uczelnie artystyczne, wszystkie rolnicze, także to miał być ogromny obszar, w którym nie tylko funkcjonowałyby budynki dydaktyczne, ale także mieszkania dla pracowników, także mieszkania dla studentów. W gruncie rzeczy powstałoby nowe miasto. No, wiadomo, że z tego nic nie wyszło ze względu na to, że to było gigantyczne przedsięwzięcie, ale jedyne prace, jakie podjęto, to podjęto pracę nad zbudowaniem kampusu dla Uniwersytetu Adama Mickiewicza, jak wówczas mówiono w latach 70. socjalistycznego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. I w roku 77 wmurowano kamień węgielny pod budowę kampusu na Morasku, który zaprojektowało dwóch architektów, Marian Fikus i Jerzy Gurawski. I ten pierwotny projekt był naprawdę interesujący. Było to takie założenie strefowe. Miały tam być zlokalizowane w różnych strefach punkty mieszkania dla studentów, mieszkania dla pracowników, budynki dydaktyczne, jakieś punkty usługowe, takie fora, na których miały się życie społeczne toczyć, jednakże jak Państwo może pamiętają, w końcówce lat 70. już dostrzegalny był kryzys ekonomiczny i w gruncie rzeczy z tego pierwotnego projektu niewiele pozostało. To, co dzisiaj jest na Morasku możliwe do obserwacji, no to jest wynik różnego rodzaju kompromisów, które zawierano właściwie przez całe lata 80. i na początku lat 90. I ten obiekt, ten kampus, który tam w tej chwili funkcjonuje, to jest taka hybryda pomysłu pierwotnego z możliwościami, które w międzyczasie były. I proszę Państwa, tak myślę, że czas teraz na pewnego rodzaju podsumowania. Jeśli chodzi o te relacje miejsko-uniwersyteckie, to nie sposób omówić rzecz jasna wszystkich zagadnień, ale czy wszystkich płaszczyzn, bowiem mamy do czynienia z tak splątaną strukturą instytucjonalną, że w gruncie rzeczy trudno niekiedy odróżnić, kiedy jest mowa o interesach, o kwestiach urbanistycznych, a kiedy jest mowa po prostu o rozbudowie uniwersytetu. Jednakże niewątpliwie można wyróżnić kilka faz, w których uniwersytet i miasto ze sobą kolaborowały. Pierwsza to jest ten okres rzecz jasna międzywojenny. Wówczas uniwersytet budował swoje miejsce w mieście.
jednocześnie powodując, że charakter przestrzeni miejskiej się polonizował. To jest, myślę, bardzo ważna funkcja. I podczas tej polonizacji pruskie elementy były wymazywane, czy w jakiś tam sposób zastępowane nowymi. To była bardzo ważna rola, szczególnie w kontekście miasta, w które w czasach funkcjonowania monarchii pruskiej było miastem granicznym, było miastem wysuniętym na kresy wschodnie monarchii Hohenzollernów, a w czasach II Rzeczpospolitej było nazywane miastem kresowym, ale kresów zachodnich. Następnie w okresie powojennym, w okresie PRL-u, przestrzeń miejska była niewątpliwie jednym z nielicznych obszarów, przestrzeń uniwersytecka była jednym z nielicznych obszarów względnej swobody i ta względna swoboda była systematycznie okrajana czy okrawana przez różnego rodzaju działania prawne i pozaprawne. Relacje między miastem a uczelnią funkcjonowały w tym okresie na tyle, na ile wpisywały się w funkcjonowanie wyższego szkolnictwa w skali kraju i ta polityka była generowana gdzie indziej, nie w uniwersytecie, nie w mieście, tylko w kręgach partyjnych. I jeśli się na to spojrzy w ten sposób, to ten pomysł na powstanie poznańskiej dzielnicy nauki no był takim sposobem, czy był też próbą narzucenia kontroli czy ograniczeń dla społeczności, która w miarę była niezależna. W związku z tym niezrealizowanie tego pomysłu budowy poznańskiej dzielnicy nauki można uznać w gruncie rzeczy za pewnego rodzaju szczęśliwe rozwiązanie, szczęśliwy omen. W następnym etapie, w latach 90., decyzje o kontynuowaniu budowy nowego kampusu na Morasku były podyktowane przede wszystkim tym, że w mieście brakowało przestrzeni dla uniwersytetu, przestrzeni do prowadzenia badań dydaktycznych, naukowych i do prowadzenia dydaktyki. Nie zawsze te decyzje, które podejmowano na Morasku, można uznać za szczęśliwe. Przede wszystkim odizolowanie tego kampusu od miasta jest trudne do przezwyciężenia. Jego niesprzyjające rozwiązania urbanistyczne też są, nie sprzyjają takim zawiązywaniu relacji społecznych i budowaniu jakichś więzi między budynkami, a też same budynki nie zawsze sprzyjają pracy i pracy dydaktycznej. Jednakże w tym samym czasie uniwersytet też dbał o rozwój przestrzeni w mieście, w centrum miasta. I tutaj gołym okiem widać, że te remonty czy te renowacje, które zostały wykonane, to są bardzo, bardzo dobre rozwiązanie i bardzo dobre wykonanie. I w pewnym sensie wzorcowe w tym wypadku wydaje mi się współistnienie odnowionego stuletniego gmachu Kolegium Komisji Kolonizacyjnej, czyli dzisiejszego gmachu Kolegium Maius, modernistycznego, stojącego obok modernistycznego budynku Urzędu Wojewódzkiego z lat 60. XX wieku i nowego budynku Biblioteki Filologii Polskiej Klasycznej, który powstał w pierwszej dekadzie XXI wieku. I harmonia pod względem formy i funkcji, która jest dostrzegalna pomiędzy tymi trzema obiektami, może być symbolem współegzystencji uniwersytetu i miasta. Bo być może właśnie o to chodzi, aby współtworzyć pewną inspirującą, czy wzajemnie inspirującą się wspólnotę funkcji i formy, i wówczas uniwersytet i miasto będą funkcjonować jak najbardziej zgodnie. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.